i off-gridu. I to jest taka bardzo przykra sytuacja, ponieważ miał pożar, spaliło się jemu z prądem i niejednokrotnie ja widzę, że niektóre gdzieś tam przewody, gniazdka czy wtyczki, one się po prostu grzeją i to się nawet objawia albo... Z tego co wiem, tak mi tłumaczyli tutaj wszyscy, z tego co wiem, najważniejsze jest połączenie to tutaj, żeby ten zbiornik, czyli bufor, pracował lekko razem z jednostką wewnętrzną. Cześć czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i propagowaniem wszystkich tych rzeczy, rozwiązań, które pozwoliłyby Wam nam żyć bez płacenia rachunków. To jest odcinek, który kieruję do Was z takim apelem i ogromną prośbą, z tego względu, że kolega miał pożar. Kolega, który prowadzi kanał, nazywa się Kenny88 i to jest gość, który prowadzi kanał na temat ten sam, praktycznie można powiedzieć, albo zbliżony do tego, co my tutaj mamy, tak? Czyli na temat energii, odnawialnych źródeł energii, na temat fotowoltaiki, off-gridu i to jest taka bardzo przykra sytuacja, ponieważ miał pożar, spaliło się jemu, no nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że no jak jest pożar, to można powiedzieć, że czasami, kto wie, czy dla niektórych to jest rozpoczęcie całej drogi od nowa. On też jest mi bardzo bliski. Już nie tylko chodzi o kwestię związaną z tym, że również propaguje to samo praktycznie, co my tutaj na kanale Dobry Projekt. Natomiast on jest bardzo aktywną osobą. On komentuje nam, nie tylko mi, ale też również innym kolegom filmy, lajkuje, subskrybuje, jest aktywnym użytkownikiem internetu, którego kojarzę zawsze z takich miłych komentarzy, z tego, że podpowie, że angażuje się, że jak gdyby udzielał się bardzo aktywnie już nie tylko tutaj na tym naszym kanale, a można powiedzieć, że każdemu z nas w jakiś sposób dołożył ziarnko tego swojego zaangażowania do tego, żeby pomóc nam rozwijać nasze kanały. I jeśli powiem, że to jest nasz starszy kolega, to nie będzie tutaj... to będzie to prawdą, ponieważ on założył kanał 12 lat temu, to przyznaję się Wam, że choć mi cały czas się wydawało, że ja jestem na kanale i w temacie off-gridu od bardzo dawna, ponieważ to będzie gdzieś w granicy około 7 lat, to jak okazuje się nagle, to Kenny jest od 2011 roku. Fajnie by było też, gdybyście weszli do niego na kanał, tak? Zalajkujcie, zasubskrybujcie. O, właśnie apeluję do Was, żebyście jemu zasubskrybowali jego kanał. Kolejna kwestia, to umieszczę też pod spodem tutaj link do zrzutki. I z tego, co widziałem, to na samym początku, bodajże 2 dni temu, udało się nam zebrać już naprawdę tam kwotę, bodajże chyba gdzieś w granicy 10 tysięcy. Mam nadzieję, że teraz jak to nagrywam, to już, bo widziałem, że później tą kwotę, bo koleżanka w pracy założyła zrzutkę dla niego, że została przekroczona kwota 30 tysięcy. Dołóżcie coś od siebie. Może, wiecie, tą przysłowiową tą dychę, to pewnie raczej każdy z Was gdzieś tam będzie w stanie sobie wygospodarować z tego portfela, jeśli tylko i wyłącznie stać Was i możecie, to zróbcie to, bo uważam, że warto jemu pomóc. Bardzo takie mocno ujmujące było to, że on praktycznie, można powiedzieć, że całą swoją instalację od razu zdemontował i wystawił ją wręcz do sprzedaży, po prostu chcąc ratować swój budżet, i ja mu się też wcale pewnie nie dziwię w tym wszystkim. Dlatego tym bardziej uważam, że po pierwsze, głowa do góry, nie powinieneś się poddawać,
Tym bardziej, że wszyscy tutaj gdzieś tam jesteśmy, można powiedzieć, że z Tobą i chcemy Cię wspierać. Chcemy też, żebyś nadal był razem z nami i żebyś się rozwijał. Dlatego nie tylko apeluję o to, żebyście dorzucili się i wrzucili parę złotych od siebie pod link, który tutaj wrzucę poniżej. Natomiast dodatkowo jeszcze warto by było, żebyście pobudzili kanał Kenego, tak, i żebyście tam po prostu wpadli do niego i zasubskrybowali również też jego kanał. Także o to gorąco proszę i apeluję Was. Tutaj u nas można powiedzieć, że cały czas coś tam się dzieje, tak? No, tak jak sami widzicie z tyłu za moimi plecami, no, domek jest już zrobiony, ocieplony, jest opaska dookoła, pociągnięta, o tak. Ponadto jeszcze udało mi się, można powiedzieć, że tutaj jeszcze dokończyć kwestię takiego sprzątania wokół domku. I mamy nie tylko zrobioną tą opaskę izolację termiczną, ale jeszcze przeciwwilgociową, jest pociągnięta folia, tak jak sami tutaj widzicie. Ja już tam wcześniej o tym wspominałem. I teraz w tej chwili jestem na takim etapie, że został tutaj czarnoziem, ten, który był zdjęty, czyli ten humus został splantowany. Tak to się mówi? Nie wiem, jak to się mówi fachowo, w razie czego mnie poprawiajcie. I posprzątaliśmy, tak? No i tak jak jeszcze niedawno z tamtej strony nie było, bo to już Wam pokazywałem, zostało zrobione, poprawione. Tutaj mamy drzwi. I tutaj jest jeszcze. O, i to jest poprawione. I to naprawdę całkiem fajnie, przyzwoicie już zaczyna wyglądać. No i tak jak wspominałem wcześniej, to już na wiosnę sobie zostawiłem. Dwa słowa jeszcze tylko na sam koniec. Jeśli chodzi o kwestię wypowiedzi, w kwestii tutaj tematu kanału Kenego, byłoby super. Naprawdę byłoby bardzo miło, gdybyście ze swojej strony go wsparli, bo uważam, że ja może zostawię jeszcze, wrzucę jakiś tutaj link do relacji, do jego relacji z tej całej sytuacji, która miała miejsce. Natomiast na wielu kanałach też również moich kolegów, za co Wam też również bardzo dziękuję, bo Sławek umieścił tutaj panele fotowoltaiczne, to Sławek umieścił też apel. Oprócz tego widziałem, że u Waldka się pojawiło, widziałem, że For Energy umieścił też również materiał na ten temat. Też widziałem gdzieś, że Zeptobox, Waldek również komentował, był aktywny w kwestii pomocy. Także też również Wam, koledzy, bardzo dziękuję za to, że pokłoniliście się i że poświęciliście swoją chwilę czasu na to, żeby zareagować tutaj na to, co się u niego wydarzyło. Także nie tylko... Także tutaj wydaje mi się, że to dla niego będzie miało też ogromne znaczenie, że zobaczy, że wszyscy gdzieś są razem z nim w tej dość osobliwej sytuacji. Natomiast co się okazało, to z tego, co się wiem, co się orientuję, to tam padł przewód. Przewód, który był przedłużacz, bodajże przedłużacz, z tego, co kojarzę. Czyli listwa taka typowa, na której gdzieś tam się zakłada po prostu jakieś ogrzewanie czy coś. I z racji tego, że my też również przez cały czas pracujemy z prądem i niejednokrotnie ja widzę, że niektóre gdzieś tam przewody, gniazdka czy wtyczki, one się po prostu grzeją i to się nawet objawia, albo można to też zauważyć w momencie, kiedy dysponujemy czasami urządzeniami, ja już nie chcę mówić, że marnej jakości, tak, ale zdarza się tak, że przecież możemy chcieć kupić i nawet wydać duże pieniądze na jakieś urządzenie, czy tudzież listwę, tudzież trójnik, który może się okazać po prostu wadliwy i z tego powodu później może się coś takiego wydarzyć. Także po prostu trzeba pomóc i tyle. Tak? Tak uważam, tak przynajmniej mi się wydaje, o ile kogoś oczywiście stać na to. Ja jeszcze teraz, wiecie co, chciałbym Wam pokazać, a tak jak już wspominałem wcześniej, tutaj schody to już pewnie zostawię sobie na wiosnę. A teraz jeszcze, wiesz co, pokażę Wam, bo mam tutaj
Mam tutaj już powoli, zabieram się. Akcja, jest akcja. O, proszę bardzo, mamy światło. No i zasuwam. To jest tak. Zakładamy tutaj zawory. Mamy bufor. Bufor na ciepłą wodę użytkową. To jest bufor dedykowany pod pompę ciepła. Z tego względu, że tu bardzo duże znaczenie ma kwestia wężownicy, która jest w środku. Także akurat tutaj w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z takim buforem, który dosłownie można powiedzieć, że jest dedykowany pod rozwiązania z pompą ciepła. Także tak, tutaj mamy podejście pod ciepłą wodę, czyli tak, najpierw musimy wejść z zimną, a później tutaj wychodzimy z ciepłą. To jest jak gdyby jedna kwestia. No i tutaj mamy zasilanie i powrót z pompy, z jednostki wewnętrznej. Tutaj będzie wejście, a tam poniżej będziemy mieli wyjście. Także tu są założone zawory calowe i takimi zaworami jest doprowadzona woda. Także to jest to. Kolejna kwestia. Tutaj mamy bufor, bo tutaj mamy zbiornik na ciepłą wodę użytkową, a tutaj w tym przypadku mamy bufor. W przypadku bufora to jest taki mały, nieduży bufor. Można powiedzieć, że on się tylko i wyłącznie ma zajmować mieszaniem, tak, tej wody. I tutaj jest wejście, zasilenie również z jednostki wewnętrznej, z hybrydowej pompy ciepła, co jest niewątpliwie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No tutaj okazało się, że nasz cały schemat niestety, ale uległ troszkę uszkodzeniu, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. No i to, co Wam przed chwilą pokazywałem, to jest tutaj między innymi, o proszę bardzo, to jest wężownica. Wężownica właśnie w tym buforze. I tak to wygląda. Natomiast tutaj troszeczkę wyżej mamy bufor i ten bufor, który jest oznaczony numerem 5, on tak jak sami widzicie na powrocie ma oznaczony filtr. Czyli na wyjściu z bufora jest założony filtr. O nie wiem, czy ja go tutaj, ale w każdym razie tak, ten filtr tutaj to jest filtr magnetyczny. Chodzi o to, żeby nim ochronić jednostkę wewnętrzną. Także to jest w tej chwili zamknięte, doprowadzone. Jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, coś tutaj widzicie, zauważyliście, a okaże się, że jeszcze przed złożeniem tego ostatecznie będę miał od Was feedback, taką odpowiedź zwrotną, no to na pewno warto by było, żebyście też się podzielili swoimi uwagami. Wszystko będzie podłączone rurami i przyłączami calowymi. Fakt, że to czasami niewiele mówi, bo to, że jest przyłącze calowe, to jest jedno, ale dwa, jaki jest prześwit tej rury wewnętrznej. Także my tutaj się zajmiemy podłączeniem tego wszystkiego polibutylenem. Natomiast taką trochę można powiedzieć, że chyba najmniej fortunnym rozwiązaniem w ogóle jest PEX, który jest, ma tak strasznie mały prześwit w rurach, że po prostu aż szkoda gadać. No i przyznam się Wam szczerze mówiąc, że tego typu rozwiązanie będzie podłączone u mnie. Momencik, jeszcze tutaj rzut okiem, żebyście sobie zobaczyli. Okej. Czekajcie, tutaj jest 32. Tu jest tak, przepraszam, tak? To jest bodajże 32. I tutaj o ile 32, no to jeszcze jakoś tam to wygląda. Dość przyzwoicie w kwestii tego przepływu. No to o tyle, jak sobie zwrócicie uwagę przykładowo na, spójrzcie, zobaczcie, tutaj mamy przykładowo 16 rury, no nie? Średnica 16, a zobaczcie, spójrzcie, jaka jest kryza wewnątrz. No i to jest właśnie przykład, zobaczcie, widzicie? O, tu jest o, spójrzcie sobie, jak to jest mocno skryzowane. I teraz tak, ja pomimo tego, że mówię o tym, to i tak będę miał tymi rurkami, tak, rurami, będę miał podłączone tutaj te grzejniki wewnętrzne pod domkiem. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na temat tej hybrydowej pompy ciepła i tego, jakie będzie tutaj zastosowane ogrzewanie, jak to będzie wyglądało, to zapraszam na wcześniejsze odcinki. Ale ja już Wam pokazuję tutaj, jak sprawa wygląda. Tutaj mamy doprowadzone rury, tu jest akurat PEX, a to są takie z podłogówki. I te rury, o właśnie, między innymi tutaj 15, 16, tak? 16, one idą w to, ale zobaczcie, spójrzcie, jak się ma
ten przekrój do tego. O, tak? No to już sami widzicie, jak mocno to jest kryzowane. I właśnie na tym polega cały szkopuł. I teraz tak. Wyjście z tego bufora tutaj ja będę, będę przerzucał na 3/4 cala. Na 3/4 z calowego redukował będę, tak samo tutaj, redukcja z 3/4 na 1 cal. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię sprawności tego bufora i pracy tego bufora z, tutaj spójrzcie sobie z piąteczka, tak? Jeżeli chodzi o kwestię sprawności tego bufora, to najistotniejszym elementem w tym wszystkim jest to, żeby jednostka wewnętrzna razem z buforem miała takie przepływy, no umówmy się, wewnętrznie, o, nie wiem, czy tutaj będzie to opisane, nie, chyba wiecie co, na tej rozpisce nie mam tego, a nie, czekajcie, jest tutaj, spójrzcie, o, widzicie, macie stal 25, CU i PP. Tu mamy CU, to jest miedź. Tak? A PU to są te klejone. W razie czego mnie poprawiajcie. I co jeszcze? Rury hydrauliczne dla krzywa minimum 18. Bo tutaj chodzi o kwestie zewnętrznych wymiarów. Widzicie? Stal, CU, PP, 25, 28. 25 to są wymiary zewnętrzne. I średnica, krzywa, klimakonwektor. Tak? Średnica wewnętrzna. Dobrze, tutaj macie opisane. Teraz tak. Z tego mojego bufora tutaj będzie odejście i przejście na 3/4, tak? Tutaj są pozakładane zawory i z tego co zauważyłem, to czy bufor, czy zasobnik na ciepłą wodę użytkową, one powinny być pozabezpieczane właśnie zaworami, czyli żeby na każdym wyjściu z każdej strony, tak, było zabezpieczone, żeby można było w razie czego ciach zamknąć, tak, i zająć się powiedzmy odłączeniem, serwisem czy czymkolwiek, tak, także zamknięcie, otwarcie. Tutaj jeszcze w ogóle jest na wejściu i wyjściu w przypadku tego filtra, z tego względu, że możemy zamknąć, otworzyć, wyczyścić ten filtr i tu go później u góry odpowietrzyć. Także to jest takie jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. Przyznam się wam, że w końcu zaczynam się zabierać za składanie tego wszystkiego. Jak to pójdzie, pewnie będziecie tutaj razem ze mną na bieżąco obserwowali, jak mi to idzie. Najważniejsze, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest kwestia połączenia tego bufora i jednego i drugiego z jednostką wewnętrzną, ponieważ to jest coś, za co jest jak gdyby odpowiedzialny. Moment, ja wezmę tak, o, chodzi mi o to. Tutaj najważniejsze jest połączenie, z tego co wiem, tak mi tłumaczyli tutaj wszyscy, z tego co wiem, najważniejsze jest połączenie to tutaj, żeby ten zbiornik, czyli bufor, pracował lekko razem z jednostką wewnętrzną. I podobna sytuacja jest tutaj, czyli też wężownica, wejście i wyjście z wężownicy, żeby to również pracowało nam na braku bez oporów, tak? Żeby można było po prostu spokojnie wpuszczać, wypuszczać, tak? Czyli żeby było wejście, wyjście z ciepłej wody tutaj, czy ciepła woda użytkowa, zasilenie, tak? I ogrzewanie tego zasobnika z ciepłą wodą użytkową, czy kwestia tego bufora. To są akurat dwa takie elementy, które są na tyle ważne, żeby zwrócić na to uwagę, ponieważ producent gwarantuje nam sprawność tej jednostki, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co sugeruje, tak? Czyli przekroje rur bardzo ważne i najważniejsze jest to, żeby one
nie obciążały jednostki wewnętrznej, żeby mogły sobie spokojnie po prostu pracować. Czyli żeby wewnątrz w tym zbiorniku była szybko dostarczona i wymieniona woda o odpowiedniej temperaturze. Tam woda, tudzież ten czynnik, który nam przenosi tą tutaj temperaturę, czy glikol, czy może coś innego, tak? Tak. Tak, właśnie tak. Także doloty calowe, wylot będę miał mniejszą średnicę. Pytałem się, czy to jest możliwe. Powiedziano mi, że to nie do końca będzie chodziło pewnie może tak super sprawnie, aczkolwiek ja mam wszystkie grzejniki, te, które są wewnątrz, pod spodem, te, które będą nam służyły za taką, powiedzmy, za ogrzewanie podłogowe, to te wszystkie grzejniki, one są podłączone na tych szesnastkach. W związku z tym tutaj tak naprawdę będzie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu sobie ta woda spokojnie tam przepływała, tak? I żeby mieszała nam tutaj tą wodę w tych grzejnikach, które są pod spodem. To jest taki, szczerze mówiąc, jeden wielki eksperyment. I ja przy okazji tego wszystkiego przyznam się Wam, że dobrze się bawię, tak? W związku z tym sam jestem bardzo ciekawy. Jeśli cokolwiek nie będzie chodziło zgodnie z tym, co ja bym sobie tutaj przewidział, no to wiadomo, że będę to poprawiał. Aczkolwiek to też jest między innymi powód, dla którego tak chętnie deklarowałem, że sam to zrobię i że sam będę tutaj, powiedzmy, że zajmował się tym podłączeniem tego. Bo dzięki temu, po pierwsze, nauczę się, po drugie, nawet jeżeli popełnię jakieś błędy, to będę w stanie później ustalić, gdzie one zostały popełnione. No i wiadomo, że taka wiedza jest najcenniejsza. Choć ponoć mówi się, że najlepiej jest się uczyć na cudzych błędach, to ja w żaden sposób tutaj nie mam najmniejszego problemu odnośnie tego, żeby one były moje. Choć ponoć najmądrzejsi uczą się na cudzych błędach. Także biorąc pod uwagę, że nasz kanał oglądają bardzo mądrzy widzowie, to możecie uczyć się na błędach dobrego projektu. Okej. To co? Jeszcze rzut okiem tutaj zrobimy sobie, o właśnie, na zewnątrz, bo jeden z widzów, i to jest bardzo fajna, słuszna uwaga, on powiedział, że w kwestii zrzutu wody z rynny, po to, żeby to nie chlapało, to zasugerował i powiedział, że jakby co, to można tutaj wrzucić po prostu taki łańcuch. Są takie łańcuchy plastikowe albo jakiś sznurek. Albo nawet metalowy łańcuch i tutaj na dole zrobić oczka, czyli taki odbiór. Ja myślę, że to by było tyle. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnych odsłonach. Na razie pomagamy Kenemu, tak? Jakby co, wszystko do zrzutki zostawiam tutaj pod spodem. Trzymajcie się. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej!